Cześć, witam cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć ci o tym, dlaczego ciągle jesteś zmęczony. Jeśli masz problemy z tym, że nie masz energii do życia, nie masz energii do działania, ten film jest właśnie dla ciebie. Zaczynajmy więc! Oglądając moje filmy, możesz dojść do takiego przekonania, że Krzysztof Król jest bombą energetyczną. I ma to trochę związku z prawdą, ponieważ no, mam sporo tej energii życiowej, robię bardzo dużo w swoim życiu, przeżywam aktywnie swoje dni, ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nabyłem już dawno świadomości właśnie tego, jak planować swoje życie, jak żyć przede wszystkim, żeby właśnie tej energii mieć jak najwięcej, bo nawet jeśli będziesz doskonale zmotywowany, nawet jeśli będziesz mieć wspaniałe cele i marzenia, ba, nawet jeśli będziesz znać odpowiednie strategie, aby te swoje cele i marzenia realizować, to nie mając energii do życia, ciężko będzie to zrobić. Także jedziemy po kolei. Dzisiaj chcę przedstawić ci 10 powodów, które mogą wpływać właśnie na twoje zmęczenie, mogą powodować to zmęczenie, no i których mógłbyś się pozbyć i mieć właśnie dzięki temu więcej energii do życia. Lecimy po kolei. Punkt pierwszy. To są problemy ze snem. Sen jest podstawowym czynnikiem tego, żebyśmy byli wypoczęci, żebyśmy mieli energię do działania. I teraz bardzo wiele osób popada w jakieś różne skrajności. Bardzo wiele osób kieruje się jakimiś różnymi filozofiami, typu tego, że można spać tylko 4 godziny dziennie, a no i tak dalej. Natomiast popatrz się, jest udowodnione, że człowiek do regeneracji, do pełnej regeneracji wszystkich układów, a zwłaszcza układu nerwowego, potrzebuje tych 8 godzin snu minimum, czasem 9. To wszystko zależy od tego też, jak aktywnie żyjesz i na ile twój organizm po prostu każdego dnia jest właśnie drenowany ze swoich zasobów. Twoje tkanki się odbudowują właśnie podczas snu. Układ nerwowy, twój mózg przetwarza informacje z danego dnia podczas snu. Więc żebyś miał dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, potrzebujesz tego snu. Weź tak samo pod uwagę to, że mamy w swoim organizmie no, zegar biologiczny. Zegar biologiczny, który, jeśli organizm jest zdrowy i jeśli jest w odpowiedniej równowadze, to działa poprawnie. A co odpowiada za ten zegar biologiczny? No, odpowiadają dwie substancje, czyli melatonina i kortyzol. Kortyzol to jest coś, co rano nas budzi do wstania i w normalnych poziomach nie jest niczym złym. Oczywiście, jak jest za dużo tego kortyzolu, na przykład z powodu stresu, no to wtedy mamy problem ze spaniem. Wieczorem wytwarza nasz mózg melatoninę, która z kolei ma nas usypiać i uspokajać. I właśnie te dwie substancje odpowiadają za ten balans, że w dzień czuwamy, że w dzień mamy być pełni energii, a w nocy móc się wyciszyć, zregenerować, łatwo zasnąć. Więc dlatego warto zadbać właśnie o ten sen, żeby twój sen był regularny, czyli żebyś nie działał, czy nie działała na przekór swojemu zegarowi biologicznemu, żeby zadbać o swoje miejsce do spania, żeby mieć odpowiednią ilość tlenu, żeby nie było za gorąco w tym miejscu, mieć wygodny materac, wygodną poduszkę, żeby w twojej sypialni nie był spokój, nie było jakichś hałasów, świateł niepotrzebnych, źródeł promieniowania, czy jakichś routerów Wi-Fi i tak dalej, telefonów, tych wszystkich rzeczy, które mogą no, negatywnie wpływać na twój organizm. Też warto zadbać o to właśnie, żeby twój mózg mógł się wieczorem wyciszyć poprzez to, że wieczorem już się nie stresujesz, nie wykonujesz jakiejś zaraz przed snem aktywności fizycznej bardzo wycieńczającej, że nie zjadasz jakiegoś ciężkiego posiłku przed snem, a przede wszystkim, że potrafisz właśnie oczyścić swój umysł. Bardzo pomocne jest w tym to, żeby przed samym spaniem wziąć sobie kartkę papieru, wypisać na niej wszystkie problemy, wszystkie sprawy do załatwienia, wszystkie pomysły, które chcesz zrealizować, tak żeby te rzeczy cię nie męczyły właśnie w momencie zaśnięcia. Punkt drugi, to jest sport. I teraz sport może albo nam bardzo pomagać, albo nawet szkodzić. Bo jeśli sportu jest za mało, to twój cały organizm, wyobraź sobie, że twój organizm po prostu jest wtedy taki nieprzeczyszczony. Ja, kiedy uprawiam sport, bardzo dużo się pocę. Może dlatego, że mieszkam w Tajlandii, gdzie codziennie jest 31 stopni, a może, że taki mam po prostu metabolizm. Natomiast czuję, że podczas po prostu uprawiania sportu, czyli siłowni, roweru, pływania czy biegania, czy chodzenia na przykład nawet na bieżni, to czuję, że właśnie mój organizm się przeczyszcza. Że to jest taka forma po prostu przepłukania wszystkich układów. I faktycznie tak trochę jest. No jeśli twój układ krwionośny przez tą godzinę czy dwie po prostu działa na wysokich obrotach, to poprawia się dokrwienie wszystkich twoich tkanek. Dotlenienie twojego mózgu, wszystkich tkanek w organizmie. Ten organizm podczas ruchu cały po prostu ma szansę się właśnie przeczyścić, przepłukać tą krwią. To samo jeśli chodzi o twój układ odpornościowy. Ja na przykład, kiedy bierze mnie jakieś choróbsko, to absolutnie nie zaczynam leżeć w łóżku, tak jak to, nie wiem, jak byłem dzieckiem, to było polecane, że no, masz grypę, czy jakąś chorobę, jakieś bakterie, wirusy, to siedź w łóżku, leż cały czas. Bzdura. Ja właśnie idę wtedy na bieżnię, oczywiście nie robię jakiegoś super mocnego treningu, ale no, czuję po prostu, że wypacam z siebie tą chorobę, że ten układ odpornościowy, który nie ma takiej pompki jak serce, czy tylko układ limfatyczny właśnie, no,
jak się ruszasz, to on się też jest w stanie poruszać, no to wtedy czuję, że faktycznie, no, wszystko lepiej funkcjonuje. No i wiadomo, no nie jest żadną nowością, że jest potrzebny właśnie sport, odpowiednia jakaś ilość ruchu każdego dnia, czy ileś tam godzin w tygodniu, po to właśnie, żeby człowiek miał wysoką sprawność każdego układu w zasadzie oddechowego, krwionośnego, limfatycznego, nerwowego, więc wszystko podczas tego sportu, jeśli on jest odpowiednio wykonywany, się poprawia. Ale też trzeba uważać, bo jeśli ty za dużo sportu w swoje życie wprowadzisz, to będzie on działać wręcz przeciw tobie. Czyli zamiast twój organizm się polepszać, czuć się coraz lepiej, to on będzie ciągle przeciążony, nie będzie mieć czasu wystarczającego na regenerację. Czyli te tkanki, które zostały uszkodzone, ty następnego dnia znowu trenujesz, znowu ciężki trening, one nie mają czasu, żeby się zregenerować, więc jeszcze bardziej się uszkadzają. No i pojawia się wtedy przetrenowanie, a jego objawy są właśnie takie, że no mniej więcej jak objawy grypy. Czyli czujesz, że się słabo, bolą cię kości, masz jakąś może gorączkę nawet, no i nie możesz spać. Właśnie, człowiek, kiedy jest przetrenowany, ta ilość kortyzolu wtedy jest zbyt duża, mamy problemy z zaśnięciem, więc też pamiętaj, że sport, ale umiarkowany, z głową i wtedy będzie ci się lepiej spało, ale też będziesz mieć więcej po prostu energii. Twój organizm się przyzwyczai do tych wyższych obrotów i będzie w stanie im sprostać. Punkt trzeci. To są problemy różne zdrowotne, które mogą wpływać na to, że jesteś zmęczony. Po pierwsze, no ja lekarzem nie jestem, ani żadnym tam uzdrowicielem, więc warto w ramach swojego własnego po prostu życia się tym interesować, dbać o swoje zdrowie, ale tyle, co mogę ci powiedzieć, to po pierwsze, mogą wpływać na zmęczenie właśnie jakiekolwiek niedobory. Niedobory mikro albo makro składników. Czyli niedobory właśnie tego typu, że no brakuje czegoś po prostu w twoim organizmie. Może za mało węglowodanów, bo przeszedłeś na dietę keto i twój organizm po prostu nie ma siły. Może za mało jakichś tam, wiesz, witamin na przykład, jakichś pierwiastków. Więc warto sobie to zbadać, bo czasem jakiś niedobór magnezu czy jakiejś jednej substancji, żelaza czy czegoś innego już może po prostu rozwalać ten balans w twoim organizmie. Warto też zadbać o wyeliminowanie wszelkich chorób, jakichś wirusów, bakterii, grzybów, które mogą się gnieździć w twoim organizmie. Bardzo często coś takiego może działać chronicznie. Ja na przykład pamiętam, kiedy byłem na studiach, ale to się ciągnęło już wcześniej przez całe moje dzieciństwo, no ale na studiach się tematem zacząłem zajmować, miałem na przykład bakterie. No i się okazało, że bakterie, które były w moich migdałach, były już tam na stałe, czyli kilka angin rocznie miałem, ale nawet jak nie miałem anginy, to i tak ten ilość bakterii, jak zbadałem, w tych migdałach była no kosmicznie wysoka, po prostu przekroczone tam 100 razy normalnej ilości. Więc jedynym po prostu wtedy rozwiązaniem się okazało, żeby wyciąć, wytargać te migdały i problem z anginami, no do dzisiaj, a już zrobiłem to chyba 12 lat temu, zniknął. Więc warto właśnie o takie rzeczy zadbać, nie pozwolić, żeby coś tam się gnieździło, jakiś, nie wiem, zepsuty ząb tak samo, może też wprowadzać jakieś stany zapalne, które się później rozchodzą po twoim organizmie i sprawiają, że on zamiast cały czas funkcjonować normalnie, no to musi walczyć z jakąś tam przewlekłą chorobą. Co dalej może być? Może być na przykład brak balansu, równowagi w twoim ciele, jeśli chodzi o różne hormony, jeśli chodzi o stres. Stres wyniszcza niesamowicie człowieka, jeszcze do tego wrócimy dzisiaj. Natomiast właśnie jeśli chodzi o układ hormonalny w twoim ciele, tych hormonów jest mnóstwo różnych i one w gigantyczny sposób wpływają właśnie na nasze samopoczucie, na naszą energię i na funkcjonowanie naszego organizmu, więc warto też co jakiś czas sobie po prostu zrobić podstawowe takie badania, tarczyca, jakieś hormony płciowe, czyli u mężczyzn testosteron, estrogen, u kobiety to estrogeny i tam inne jeszcze. Kobiety mają dużo więcej właśnie tych hormonów, które wpływają na nie bardzo silnie i posprawdzać sobie właśnie te rzeczy, tak żeby po prostu wiedzieć, że na pewno to nie jest powód na przykład twojego chronicznego zmęczenia. Ale tak samo u człowieka właśnie zmęczenie mogą wywoływać choroby psychiczne, które mogą być wręcz utajone. Depresja niekoniecznie prowadzi do tego, że ty jesteś, wiesz, cały czas po prostu smutny, zdołowany, myślisz o samobójstwie i ten. Bardzo często depresja może jakby możesz jej nie odczuwać nawet, jeśli chodzi o swoje emocje, ale właśnie powoduje problemy ze snem, jakieś zmęczenie, więc jeśli chodzi o różnego rodzaju właśnie choroby psychiczne, to tak samo one mogą dotyczyć i dotyczą wręcz ogromnej części społeczeństwa i większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że coś mają do przepracowania, co właśnie mocno oddziałuje na ich organizm, a oni tego nie łączą ze swoją właśnie psychiką. Kolejna rzecz, punkt czwarty, to jest nadużywanie kawy. I teraz ludzie myślą, że kawa dodaje energii, no bo taka jest reakcja. Ja sam jestem człowiekiem, który jest bardzo mocno wrażliwy na kofeinę. Czyli dla mnie jedna kawa dziennie, rano, to jest maksimum. I tak po tej kawie czuję się po prostu, jakbym użył jakichś nielegalnych substancji właśnie, które pobudzają. Więc mam mega kopa i czasem przed siłownią po prostu sobie taką kawę strzelę, żeby później mieć trening na 200%. Ale wiem doskonale też, że taka
sprawa to nie jest to, że ona ci daje tą energię. Ona działa tak, że jakbyśmy to w najprostszy sposób opisali. Ona pożycza tą energię z przyszłości. Czyli wypijesz kawę, przez 2-3 godziny masz dużo energii, ale później przez kolejne 4 godziny masz bardzo niską energię, niższą niż normalnie. I dlatego często ludzie się uzależniają od kawy. Znam ludzi, którzy piją po 6, 8 albo 10 kaw dziennie, co już jest naprawdę dawką patologiczną i o ile tam jedna kawa jeszcze jakiegoś wielkiego spustoszenia w organizmie nie tworzy, o tyle 10 kaw dziennie to już naprawdę nie jest zdrowe. I ci ludzie dlatego muszą pić tyle kaw przez cały dzień, no bo właśnie oni już mają tak uzależniony organizm od tego, że nie są w stanie bez tej kawy funkcjonować. Więc co 2-3 godziny muszą kolejną strzelić. No jakbym wypił 2 w ciągu dnia, to już bym nie mógł zasnąć. Po 3 pewnie bym wylądował na ostrym dyżurze z atakiem serca. Więc warto też się zająć tym tematem, bo tak jak mówię, o ile tam jedna kawa dziennie, to jeszcze nie jest patologia, o tyle no 5-10 kaw to już naprawdę jest niezdrowe. No i może właśnie wpływać na to, że później twój organizm jest bardzo wycieńczony. Kolejna rzecz, punkt 5, to są ograniczające różne przekonania. Czyli popatrz, o ile wcześniej mówiliśmy sobie o tych podstawowych rzeczach dotyczących funkcjonowania twojego organizmu, o tyle przecież twój mózg steruje tym organizmem. Więc jeśli ty cały czas masz brak wiary w siebie, brak wiary w lepszą przyszłość, nie masz ochoty nic zrobić w ogóle, no bo jak ty nie wierzysz, popatrz, jak sobie wkręcisz do głowy te wszystkie teorie spiskowe, które cały czas po internecie krążą, że zaraz Putin najedzie Polskę, że zaraz nam zabiorą pieniądze, że będzie nowy porządek świata i nam wszystko pozabierają i to tracisz jakąkolwiek w ogóle szansę nawet na to, żeby pracować nad lepszą przyszłością. Lepsza przyszłość w twoim życiu sama się nie zrobi. Jeśli ty chcesz mieć lepszą przyszłość, to musisz sobie ją stworzyć. I jeśli ty jesteś przekonany, że ona nie może w ogóle istnieć w twoim życiu, to nie zaczniesz nad nią pracować i faktycznie ona nigdy istnieć nie będzie. Ale dodatkowo to każdego dnia będzie właśnie mega cię dołować. Czyli będziesz w bardzo niskim stanie emocjonalnym, właśnie takim już bardziej kierujący w stronę depresji, nie? I faktycznie zrobisz sobie samospełniającą się przepowiednię. No jeśli ty uważasz, że świat jest do kitu, że twoje życie jest do kitu, że nic w nim nie osiągniesz, to faktycznie nic nie osiągniesz, no bo nie będziesz podejmować prób, a jak nie podejmiesz prób, to nic się samo nie zrobi. I wtedy faktycznie nie będziesz mieć siły, bo twój organizm, tak mówię, twój mózg steruje twoim organizmem. I robi to na poziomie i świadomym, czyli no jak będziesz się denerwować, na przykład specjalnie się wkurzysz, no to możesz poczuć w twoim organizmie, że no coś się dzieje, prawda? Że podnosi się ciśnienie, jesteś roztelepany, może zaczynają pocić ci się dłonie, więc czujesz, że twoje emocje wpływają na twój organizm. Ale tak samo dzieje się to na poziomie podświadomym. Czyli jak jesteś zdołowany cały czas, jak cały czas masz jakieś czarne myśli, to również to wpływa na twój cały organizm. Twój organizm zaczyna też przez ten chroniczny stres, który się później z tym łączy, to zaczyna gorzej funkcjonować. Chroniczny stres zaczyna drenować energię twoją, wpływa negatywnie na twój układ immunologiczny, przez co będziesz chorować, a choroby dołożą się do twojej czarnej wizji świata, no i robi się takie zapętlenie, w kółko po prostu się kręcisz w swoim negatywizmie. A co można by z tym zrobić? No przerwać ten schemat, zacząć pracować nad sobą, zacząć małymi krokami właśnie się zmieniać, czego uczymy was w wyzwaniu 90 dni, właśnie tego, żebyście małymi krokami powoli zmieniali swoje życie, wykorzystując najlepsze strategie, jakie tylko istnieją na świecie. I teraz jeśli chcesz rozpocząć swoją przemianę, to mam dla ciebie fantastyczną wiadomość. W najbliższą niedzielę poprowadzę dla was szkolenie na żywo, w którym będę uczyć was, jak pozbyć się blokad i ograniczających przekonań. Więc chcę pokazać każdemu i każdej z was, jak właśnie rozpoznać różne w swojej głowie blokady, blokujące cię przekonania dotyczące świata, dotyczące ciebie, dotyczące tego, co się dzieje pomiędzy tobą a innymi ludźmi. I w jaki sposób rozpoznać właśnie te negatywne przekonania, jak je usunąć ze swojej głowy i co więcej, zastąpić je dobrymi. Tak, żeby to, co się dzieje w twojej głowie, ci pomagało, żeby te przekonania, które masz, prowadziły cię do czegoś dobrego w twoim życiu, a nie przeszkadzały ci cały czas i ciążyły i obniżały twoją jakość życia. Więc jeśli chcesz to osiągnąć, to zapraszam cię serdecznie na to szkolenie, ono będzie zupełnie za darmo. W niedzielę o 10:00 zapisz się, tu masz link wyzwanie90dni.pl, łamane przez webinar. Również pod tym filmem, w opisie filmu, czy w przypiętym komentarzu znajdziesz tego linka, od razu się zapisz, ustaw sobie tak samo w telefonie alarm, tak żeby nie zapomnieć o tym szkoleniu, bo mam dla ciebie, uwaga, jeszcze jedną fantastyczną wiadomość. A fantastyczna wiadomość jest taka, że w tym tygodniu masz jeszcze szansę, no i być może jedną z ostatnich, żeby zdobyć za pół ceny bilety na Wielką Szkołę Wygranych. W tym tygodniu masz taką szansę, że kupujesz jeden bilet, a dostajesz bilety dwa. Czyli możesz się dogadać z kimś znajomym, wziąć dziewczynę, chłopaka, męża, żonę, dziecko, ojca swojego, czy kogokolwiek, na kim ci zależy, ze sobą na to szkolenie, no i kupując właśnie, płacąc za jeden bilet, otrzymujesz dwa bilety. A dlaczego warto być na tym szkoleniu? Przede wszystkim, bo masz fantastycznych prelegentów.
Jest w sumie 10 czy 11 osób, które będą występować. Są dwa dni szkolenia, czyli cały piątek, cała sobota. Mnóstwo godzin, ale jest to szkolenie inne niż wszystkie. Coś, czego być może nigdy, prawdopodobnie, jak nie byłeś na poprzedniej Szkole Wygranych, to czegoś takiego nigdy nie widziałeś czy nie widziałaś i prawdopodobnie tego nie zobaczysz. Bo dwa dni wypełnione po brzegi inspiracją od ludzi, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy w swoim życiu. Przecież mamy tam osoby, które zostały mistrzami świata, ludzie, którzy doszli do nieprawdopodobnych sukcesów i pokażą ci, jak wyglądała ich ścieżka, że byli kiedyś ludźmi i dalej są takimi jak ty, ale po prostu potrafili przejść przez różne przeciwności losu, wyznaczyć sobie bardzo duży i bardzo ambitny cel i ten cel w życiu osiągnąć, pomimo różnych przeszkód, no czasem gigantycznych przeszkód, które stanęły na ich drodze. Ale oprócz tego tak samo na Wielkiej Szkole Wygranych właśnie przeżyjesz niesamowitą przygodę w głąb twojego umysłu. Będziesz w stanie nabyć pewnego balansu życiowego, nabyć równowagi i przede wszystkim zgody z samym sobą. Będziemy mówić o twojej przeszłości, o rzeczach właśnie, które się zdarzyły w twojej przeszłości, które dotychczas ciążyły ci w życiu i przejdziesz przez różne procesy właśnie w taką przygodę w głąb swojego umysłu, żeby z tymi rzeczami się po prostu uporać, żeby je zupełnie inaczej zinterpretować, nadać nowej interpretacji dla wydarzeń, które dotychczas były dla ciebie traumatyczne, czy właśnie blokowały cię w życiu, tak żeby ty teraz zaczęły ci pomagać. Żebyś był człowiekiem, który jest spójny ze swoją przeszłością, który jest w stanie ją zrozumieć tak, żeby właśnie twoja przyszłość była dużo lepsza. Więc na tym szkoleniu no, otrzymasz coś niesamowitego, a możesz to teraz zrobić za pół ceny, więc od razu zarezerwuj swój bilet, bo bilety się kończą, więc zrób to, póki jeszcze jest taka szansa. A my lecimy dalej. Słuchaj, punkt piąty. To jest stres. Tak powiedziałem, że do stresu wrócimy, także wracamy. No stres rozwala twój organizm na każdym poziomie, bo o ile popatrz się, ja często mówię, opowiadam wam to właśnie na szkoleniach, o ile stres krótkotrwały, taki, który trwa, wiesz, parę minut, to jest coś, co nasz organizm akceptuje, wręcz jest do tego przygotowany. Co więcej, taki stres krótkotrwały wręcz nas buduje. Czyli jak, popatrzcie, to można by porównać do treningu na siłowni, nie? Jak idziesz na siłownię i wykonujesz jedną serię, czyli 10 powtórzeń, poddajesz swoje mięśnie odpowiedniemu stresowi, prawda? One troszeczkę tam następują mikrouszkodzenia, organizm dostaje sygnał, że trzeba radzić sobie z większym ciężarem, co powoduje później przez kolejnych kilka dni wzrost tego mięśnia. I nasz organizm takie coś wręcz lubi. Prawda? Lubi ten krótkotrwały stres, to tak samo jak, wiesz, pójdziesz, wskoczysz do zimnej, lodowatej wody na przykład na parę minut, czy biegasz na przykład szybko, robisz jakieś interwały, to nasz organizm taki krótkotrwały stres wręcz lubi. Jest on dla niego korzystny, po prostu organizm się dzięki temu wzmacnia. Ale zupełnie przeciwnie do tego działa stres chroniczny, czyli taki, w którym żyje teraz większość ludzi, zwłaszcza w dużych miastach. Ludzie, którzy robią karierę, ciągle są po prostu w niesamowitym napięciu. W niesamowitym napięciu, od rana już spóźnieni do pracy, biegną, mają asapy, mają terminy zawalone, wszystko już musi być na wczoraj i tak dalej, biegają, ciągle w tym stresie żyją. W dodatku mają problemy finansowe w domu, tu, tam i to wszystko powoduje, że twój organizm jest w ciągłym napięciu. A jeśli teraz twój organizm jest w tym stanie stresu, no to przestaje działać podpowiednio układ odpornościowy. Masz problemy, zaczynają się problemy z trawieniem, rozpoczynają się problemy, różne choroby, no przez to, że układ odpornościowy nie działa tak jak trzeba, to zaczynają się różne choroby. Masz problemy z psychiką, z zasypianiem, jesteś ciągle wyczerpany, po prostu chronicznie wyczerpany. Więc to działa tak, i tak jak powiedziałem, krótkotrwały stres to porównalibyśmy do siłowni, która cię buduje, a długotrwały to by był taki, jakby ktoś ci, no, każdego dnia musiałbyś nosić w swojej ręce 10-kilowy odważnik. Czyli nie tak, że robisz jedną serię i odkładasz na półkę i później przez cały dzień już sobie chodzisz lekko, tylko tak, że przez cały dzień ktoś by ci po prostu 10 kilo włożył do dłoni i z tym musisz chodzić. No to twoja ręka po takim jednym dniu to już by była po prostu tylko do szpitala się nadawała. Prawdopodobnie miałbyś całą siną spuchniętą, mięśnie zamiast się budować to by były pozrywane, jakieś pozrywane ścięgna. No i naprawdę nie byłoby to zdrowe, więc tak właśnie działa ten chroniczny stres. Czyli rozwala twój organizm. Powoduje ciągłe napięcie właśnie. I teraz co można z tym zrobić? Przede wszystkim nauczyć się planowania, czego uczymy was w wyzwaniu 90 dni. Nauczyć się tak planować swoje życie, żeby jak najmniej mieć właśnie zawalonych jakichś terminów, robić sobie dużo rzeczy i nawet aktywnie, ale właśnie bez ciśnienia, bez niepotrzebnego po prostu cały czas napięcia. Więc musisz nauczyć się planowania, musisz odpowiednio nauczyć się rozkładać swoje ambicje życiowe. Ja też miałem kiedyś z tym problem, że
Byłem, dalej zresztą jestem, bardzo ambitnym człowiekiem, ale chciałem osiągnąć wszystko na raz. I niestety kończyło się to tym, że właśnie było bardzo dużo stresu, a mało roboty. Bo ten stres wręcz sprawiał, że kurczę, tyle spraw mam na głowie, to muszę się zrelaksować, nie? I szedłem, nie wiem, oglądać telewizję, czy jakiś serial, czy przeglądać internet. Bo być może znasz to skądś. A teraz jak zacząłem, wiesz, już od dawna, od wielu, wielu lat, zacząłem sobie to tak układać, że okej, mam swoje ambicje, ale sobie je rozłożyłem. Na zasadzie, w tym roku skupię się na tych pierwszych trzech rzeczach. Pozostałe, to nie jest to, że z nich rezygnuję, tylko sobie je odkładam na następny rok. Będą kolejne trzy rzeczy, na następny rok kolejne trzy rzeczy i zacząłem sobie to układać, czyli rozkładać sobie w czasie, mam przecież całe życie na to, żeby zrealizować swoje plany, to zacząłem sobie to właśnie rozkładać po prostu na miesiące, na kwartały, na takie 90-dniowe właśnie okresy, później na całe lata i dzięki temu mogłem dużo więcej osiągać, a robić to właśnie spokojnie, bez stresu. Tego da się nauczyć. No i pomaga w tym oczywiście bardzo wyzwanie 90 dni, które właśnie uczy cię nie tylko planowania czasu, ustalania priorytetów, planowania całego twojego życia, ale uczy cię też właśnie, żeby utrzymać tą równowagę w życiu. Żeby dużo osiągać, ale mieć też dużo czasu na cieszenie się życiem, na równowagę. Także jeśli jeszcze nie próbowałeś sobie programu Wyzwanie 90 dni, to wejdź na stronę wyzwanie90dni.pl, tam za darmo możesz przerobić 3 pierwsze dni programu. Wystarczy założyć konto i od razu dostaniesz od nas pierwszy dzień programu, później drugi, trzeci i zobaczysz już, jak to dla ciebie zadziała. Nawet te pierwsze 3 dni zobaczysz, dużo zmienią w twoim życiu, bo jak zobaczysz pod pierwszym dniem, już jest chyba, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale około 7000 komentarzy ludzi, którzy ten pierwszy dzień programu przerobili. Także zobacz sobie, a my lecimy dalej. Słuchaj, punkt 6 to są uzależnienia. I o ile ja nie jestem purystą, lubię sobie wypić piwko czasem napić się szampana, może zapalić nawet jakiegoś joya, bo w Tajlandii jest legalne. Natomiast staram się w całym swoim życiu, żeby wyłapywać jakieś punkty ostrzegawcze, bo nałogi są bardzo podstępne i człowiek może popaść w nałogi, bo się zaczyna od piwka jednego wieczorem, później się robi 2 piwka wieczorem, później się robi codziennie 6-pak. I nagle tak po roku, po 2, po 3, po 5 latach się okazuje, że ty już bez tego 6-paka nie jesteś w stanie wyżyć albo przeszedłeś na jakieś twardsze trunki. Więc trzeba na to uważać, bo zwłaszcza jeśli właśnie jakieś trawią cię nałogi, to one będą wyniszczać nie tylko twój organizm, ale też twoją psychikę, no i wpływać bardzo negatywnie na jakość twojego życia. I to nie tylko musi dotyczyć jakichś substancji właśnie alkoholu, narkotyków, papierosów czy tego typu spraw. To może być uzależnienie na przykład od hazardu. Może być uzależnienie od internetu, od gier komputerowych, od Netflixa, od jakichś seriali. Bardzo łatwo się uzależnić od tych rzeczy, bo one są po prostu łatwą, od pornografii na przykład uzależnienie, bo to są łatwe przyjemności, które przychodzą do ciebie, są dostępne na wyciągnięcie ręki, dają ci skoki dopaminowe, dają ci dużo radości i przyjemności bez żadnego wysiłku. Dlatego tak łatwo się od nich uzależniamy. Więc warto nad tym popracować, no bo na pewno nie wpływają one dobrze na twój organizm i powodują właśnie też to, że nie masz energii później na coś innego, ani czasu. Kolejny punkt, 7. To są takie podstawy, banalne wręcz rzeczy, ale ludzie o tym zapominają. To jest woda i tlen. Żeby twój organizm był nawodniony przez cały czas i twój organizm, żeby właśnie miał odpowiednie dotlenienie. Ludzie o tym zapominają. Siedzisz w jakimś biurze, masz klimatyzację włączoną 24 na dobę, nikt nie otwiera okien, więc to powietrze sobie krąży w środku cały czas po prostu, no ale to, że tam ono jest schładzane, to nie znaczy, że ktoś tam dostarcza tlen po drodze. Więc możesz być niedotleniony i dlatego nie masz siły w swoim biurze, nie masz energii, jesteś ciągle ospały, no bo ci brakuje tlenu. Więc warto zadbać o ten tlen właśnie, żeby gdziekolwiek się nie znajdujesz, czy w pracy, czy po pracy, czy w nocy jak śpisz, żeby właśnie mieć odpowiednią dawkę tlenu, żeby odpowiednio też oddychać, bo ludzie właśnie jak są zwłaszcza zestresowani, to robią płytkie oddechy, oddychają tutaj ramionami, czyli wykorzystują głównie górną część swoich płuc i później po 50 latach życia to mają zużyte całe płuca u góry, a na dole po prostu prawie nieużywane. Więc warto całą po prostu żołądkiem, właśnie przeponą, dołem swoich płuc, całymi albo całą powierzchnią płuc oddychać, robić te głębokie oddechy przez cały dzień, nauczyć się tego, poradzić sobie, jeśli masz problemy, to się nazywa bezdech senny, czy różne tego typu rzeczy mają ludzie, zwłaszcza, którzy mają problemy z wagą, ale nie tylko, to właśnie posprawdzać te rzeczy, żeby mieć pewność, że twój organizm 24 godziny na dobę ma ten tlen, czyli podstawę, bez której nawet parę minut nie przeżyjesz. Ale tak samo woda, żeby właśnie być nawodnionym. Ludzie są strasznie odwodnieni teraz, a jak już się nawadniają, to albo browarami, Coca-Colą czy innym dziadostwem. Ale dostarczyć po prostu normalnej wody, która tam trochę ma tych mineralnych składników, nie za dużo, bo to też później się odkłada, tylko właśnie cały dzień sobie popijać po prostu tą wodę po trochu. Kolejna sprawa to jest brak regeneracji.
I tak ci powiedziałem, popatrz, nasz organizm potrzebuje tej regeneracji. I w sporcie, czyli jeśli chodzi o naszą fizykę, ale tak samo jeśli chodzi o nasz umysł. Umysł też potrzebuje spokoju i odpoczynku. Jeśli ty popatrz, w pracy masz dużo stresu, cały czas jesteś zagoniony, mnóstwo spraw na głowie. Wracasz do domu, znowu w domu mnóstwo spraw na głowie, jeszcze dzieci biegają, gonią cały czas. Ty nie masz chwili wytchnienia. Potrzebujesz chwili wytchnienia. Każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca i w każdym roku. Więc to powinny być, widzisz, w ciągu dnia krótkie przerwy cały czas, żeby sobie robić, odpocząć, nawet na 10 minut się zatrzymać. Zobaczysz, że dzięki temu to nie będzie tak, że się obijasz w pracy, ale wręcz przeciwnie, będziesz mieć dużo większą efektywność. Ale tak samo robić sobie w tygodniu przynajmniej jeden dzień właśnie odpoczynku. Ja mam taki dzień poniedziałek, jako że w niedzielę dla was robię szkolenia, więc przypominam jeszcze raz, że widzimy się w niedzielę na szkoleniu, na którym pokażę ci, jak pozbyć się blokad i ograniczających przekonań z twojej głowy. I tak samo przypominam, że masz bilety na wielką szkołę wygranych za pół ceny. Więc jak najszybciej zarezerwuj dla siebie, bo nie możesz przegapić tego wydarzenia. To będzie być może najlepsze wydarzenie, jakie w życiu w ogóle kiedykolwiek zobaczysz. I przeżyjesz, bo to jest przeżycie. To nie jest tylko oglądanie, to jest uczestnictwo. Ty to przeżyjesz, zapamiętasz, zmieni to szkolenie twoje życie. Więc zarezerwuj sobie bilet. Natomiast popatrz, ja w niedzielę dla was robię szkolenia, więc dlatego w niedzielę nie mogę odpoczywać, tak jak większość normalnych ludzi. Ale dlatego odpoczywam sobie w poniedziałek. I poniedziałek jest dniem, w którym ja nie pracuję, nic nie robię, staram się nie włączać komputera w ogóle. Po prostu leżę sobie tutaj, mam koło basenu, mam taki daszek, w tym daszku mam łóżko, więc sobie tam leżę, mam tam wiatraczek, głośniki, muzyczkę, czytam książkę, relaksuję się. Pływam sobie, oczywiście jakiś trening i tak rano zrobię, żeby było. Natomiast sobie popływam z moim psem, z moimi synkami, spędzę czas. Wieczorem mam zawsze randkę z moją żoną, o 17 punktualnie mamy zawsze na tarasie kolację, właśnie wspólną randkę, później sobie jakiś czasem film obejrzymy, spędzimy razem wieczór, napijemy się szampana, więc cały dzień mam po prostu, w którym nie ma miejsca na stres, na zajmowanie się sprawami, tylko jest miejsce na odpoczynek i przyjemności. I odkąd to wprowadziłem w swoim życiu już wiele lat temu, nie tylko wpłynęło to niesamowicie pozytywnie na przykład nasz związek z moją żoną, że mamy takie właśnie randki co tydzień, kiedyś mieliśmy jeszcze dwa razy w tygodniu, może do tego wrócimy niedługo, natomiast raz w tygodniu i tak jest naprawdę super, więc i tak to bardzo pozytywnie wpływa na związek, ale też dla mnie to jest po prostu czas, kiedy mogę odpocząć, zatęsknić za robieniem czegokolwiek, także we wtorek, jak przychodzi wtorek, a akurat jak nagrywam ten film, to jest wtorek, to widzisz, mam wtedy full energii, full pomysłów, jestem zregenerowany i czuję się fantastycznie, więc też polecam coś takiego sobie zrobić, żebyś właśnie miał ten czas dla siebie, czy miała, i żeby to było zaplanowane. Ludzie planują bardzo wiele rzeczy, ale zapominają właśnie, żeby ten odpoczynek, regenerację, relaks sobie też zaplanować. Żeby to też było po prostu zablokowane miejsce w kalendarzu, że nikt ci głowy nie zawraca, żadne problemy na ciebie wtedy nie spadają, po prostu możesz się wyciszyć, zregenerować swój umysł, psychikę, cały twój organizm. Punkt 9. To jest niedostateczna ilość słońca. Słońca my też potrzebujemy, oczywiście. No, ja zauważyłem na przykład niesamowitą zmianę, kiedy tu przyleciałem do Tajlandii, że mam więcej energii, jako że tutaj jest 300 dni słonecznych w roku i też jak są nawet te deszczowe dni, to też tego słońca czasem sporo wychodzi, prawda? Więc zauważyłem zmianę, powiem ci, przede wszystkim jeśli chodzi o moje kości. Jak byłem w Polsce, to już jako dziecko miałem złamane wszystkie nogi, ręce, kolana, palce. No łamałem sobie kości, to jakaś, nie wiem, może genetyczna wada czy coś takiego, a na pewno też wpływ właśnie witaminy D3, która wpływa właśnie na wiązanie wapnia w organizmie. I mówili mi, pij mleko, więc piłem tego mleka litr dziennie, jadłem mnóstwo serów białych, co teraz jest udowodnione, że to działa wręcz przeciwnie, że właśnie jak pijesz mleko, to wręcz wapń się wypłukuje przez ten cukier w mleku z twojego organizmu. Ale tak samo zęby. Też miałem przez 28 lat, jak mieszkałem w Polsce, to non-stop miałem problemy z zębami. No 3-4 po prostu plomby każdego roku. Czyli 2-3 razy w roku musiałem jechać do dentysty, jeszcze cierpieć, bo tam o znieczuleniu to można było zapomnieć, więc wiercili mi te zęby i tak dalej, już mam więcej plomb niż zębów w buzi. No i a co się okazało, jak przyleciałem tutaj do Tajlandii, to od 11 lat nie miałem ani jednej nowej plomby. Ani jednej nowej plomby 11 lat, a wcześniej przez 28 lat kilkadziesiąt. No więc coś musi być w tym słońcu, że tu tego słońca jest więcej. Ja wiem, że w Polsce jest czasem ciężko, bo idziesz do pracy na przykład to o 7 rano, jeszcze w zimie jest czasem ciemno, wracasz z pracy o 4 po południu i już jest ciemno. No nie? Ale warto też może w przerwie jakiejś pracy wyjść na zewnątrz, chociaż nawet jak jest zachmurzone niebo, to i tak te promienie do ciebie docierają. Żeby chociaż każdego dnia tych 10-20 minut, pół godziny tego słońca do ciebie docierało, zobaczysz, będziesz mieć dużo lepiej funkcjonujący organizm, bo to nie tylko kości chodzi i zęby, ale właśnie też jest potrzebne słońce, właśnie ta witamina D3 w produkcji wielu różnych substancji w naszym organizmie.
Więc jest to coś potrzebne do życia. I na pewno od słońca dużo zdrowiej to wyjdzie niż po prostu walenie nie wiadomo jakiej ilości jakichś różnych suplementów. No i punkt 10 to właśnie efekty uboczne różnych leków. Ludzie też nie zdają sobie sprawy z tego. No niektórzy czasem wierzą po prostu w lekarzy jak w jakieś wyrocznie. A lekarz to też człowiek, też się myli i też nie ma pełnej wiedzy. W wielu różnych właśnie obszarach to lekarze czasem mają bardzo nikłą wiedzę. I teraz popatrz się, jeśli dostajesz jakieś lekarstwa, czasem ludzie biorą te lekarstwa całymi latami, na nadciśnienie, antydepresanty, leki przeciwalergiczne, na tą chorobę, na tamtą, na reumatyzm, na to, na tamto. Im człowiek jest starszy, to tym więcej później ma tej apteki w domu. I teraz warto się zastanowić, czy te leki, które bierzesz, faktycznie eliminują przyczynę twojego problemu, czy tylko ją maskują, prawda? Bo może warto się skupić nad tym, gdzie jest faktycznie przyczyna problemu. Dlaczego masz nadciśnienie i leki na pewno nie pomagają tutaj, może obniżają to ciśnienie, no ale jesteś od nich uzależniony do końca życia. A może ono wynika właśnie z jakichś tam schorzeń, z twojej nadwagi, z braku ruchu, z niezdrowego odżywiania, z braku jakiejś równowagi w twoim organizmie? To się może okazać, prawda? Więc zamiast później całej apteki leków, być może wystarczy poprawić swój styl życia i w zdrowszy sposób właśnie wyeliminować te przyczyny. Ale przede wszystkim, nawet jeśli już musisz brać jakieś leki, no bo tak twój organizm funkcjonuje, to warto mieć świadomość ich skutków ubocznych, bo bardzo często właśnie zmęczenie, senność i tak dalej, to są skutki uboczne leków, które są bardzo popularne. Więc warto posprawdzać te rzeczy, troszeczkę się samemu doedukować, nawet porozmawiać ze swoim lekarzem. Czy to może być powiązane? Może czasem jakiś zamiennik, jakieś inne lekarstwo będzie dużo lepiej dla ciebie wpływać, załatwiać sprawę, którą musisz załatwić, ale nie będzie powodować na przykład takich skutków ubocznych. Więc warto też mieć tą świadomość, bo czasem ludzie biorą po prostu niezliczone ilości leków przez bardzo długi czas, a nie zdają sobie sprawy, że po prostu to rujnuje ich życie. Więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy film jest dla ciebie dobrym drogowskazem, że odnajdziesz dzięki niemu właśnie przyczyny swojego zmęczenia. Bo tak jak mówię, jedna rzecz to jest właśnie to, żeby mieć motywację, cele, swoje marzenia, pozytywne myślenie o przyszłości, prawda? Pewien optymizm, który sprawia, że no, psychicznie czujesz się dobrze, ale też potrzebujesz, żeby twój organizm był w odpowiednim właśnie równowadze, w odpowiednim balansie, żeby był zdrowy i żeby ta energia właśnie miała tutaj ręce i nogi. Dosłownie. Także mam nadzieję, że ten film ci się spodobał. Jeśli tak, wbij łapę w górę, subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do zobaczenia i w niedzielę na tym szkoleniu, ale też do zobaczenia już niedługo na Wielkiej Szkole Wygranych. Więc trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!